Zacznę od zdania, którym chyba żeśmy zakończyli ostatnio z Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg powiedział tak, czy Mojżesz przemówił do ludu tak. A teraz Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i nic nie odejmiecie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością. To jest słowo, które bardzo się często powtarza i które ja też nieustannie chyba powtarzam przy każdej możliwej okazji. To jest to słowo słuchaj. Super ważne i super istotne. Polecenie, które pierwsze chyba i najważniejsze polecenie, które Bóg zawsze kieruje do swojego ludu, żeby najpierw słuchać Jego słowa, potem patrzeć na Jego dzieła, na to, co On robi, na to, czego dokonuje. I dopiero z takich obserwacji, ze słuchania i z takich obserwacji powinno się rodzić jakieś prawo, zasady jako odpowiedź na to, że Boga słucham i Go obserwuję. Czyli moje pójście za Nim takie na serio, odpowiedź na to, co widzę, co słyszę, w czym uczestniczę, powinna zrodzić się w trwaniu w Jego obecności, w widzeniu tej obecności w historii, w naszym życiu. I z tego się rodzi postawa, którą nazywamy postawą posłuszeństwa. Posłuszeństwo, czyli po słyszeniu. To jest coś, co się rodzi po usłyszeniu słowa. Jak je usłyszę, jak usłyszę Boga, który do mnie mówi, to wtedy chcę dopiero za Nim, po tym usłyszeniu, dobrowolnie, mądrze podążać w pełnej wolności. I tak to się powinno dokonywać. Po takim słuchaniu powinna być postawa, która nie jest postawą lęku. To nie jest... Wiemy, że kiedyś w przeszłości często Kościół tak próbował, niestety, próbował wychowywać wiernych, że bardziej do lęku i strachu. Wiadomo, że wystraszonych ludzi łatwiej dyscyplinować. Jest to była chyba najszybsza i najprostsza droga. Nie wiem, czy prowadziła do czegoś dobrego, bo jak patrzę dzisiaj na pewne owoce, to mam duże wątpliwości, czy takie uczenie nie Bożej bojaźni, która jest cechą jak najbardziej pożądaną, czyli szacunku do Boga, tylko bardziej strachu przed Nim, moim zdaniem nie może nigdzie daleko zaprowadzić, prędzej czy później to się wszystko posypie. Więc taka postawa, która daje mi, zwalnia mnie z jakiegoś ciężaru, daje mi radość tego, że za Bogiem idę, nie jest ograniczaniem mojej postawy względem Niego i Jego praw do minimum, tylko ona mnie prowadzi do jakiejś wielkoduszności. Że ja mogę coś tam zrobić, ale chcę zrobić więcej. Chcę Mu dać coś bardziej od siebie. Choćby sam fakt, że ktoś jest z was na przykład we wspólnocie, to pokazuje, że obowiązek niedzielny zakładam, żeście wszyscy spełnili i byliście w niedzielę w kościele. Możliwe, że nawet raz w roku byliście w spowiedzi i w komunii świętej. Super. Ale wierzę głęboko, że jak ktoś jest we wspólnocie i chce się w niej formować, no to jest jakaś odpowiedź Panu Bogu, szukam Ciebie i chcę być Tobie posłuszny i chcę pogłębiać tą relację, nie? Nie dlatego, że ktoś stoi z pistoletem przy głowie i mnie do tego zmusza, tylko to jest moja odpowiedź mojego serca. Tak jak ja mam uczniów niektórych na katechezie, kiedy pytam, kto z was jest tutaj dobrowolnie, a kto z was jest dlatego, że babcia dała stówę, żebyście byli i pojawiają się dziwne uśmiechy, no to wiem, że coś jest na rzeczy, nie? Że może tam jest jakaś dobrowolność, ale zmotywowana jednak PLN-ami na koncie. Można i tak, może jakoś to zaowocuje, daj Boże, ale chyba nie o to Panu Bogu chodzi. Kolejna cecha takiego posłuszeństwa, kiedy idzie się w pełnej wolności za Bogiem, to jest posłuszeństwo całkowite. Całkowite to znaczy, że ono nie może być wybiórcze i nie może być czasowe. To znaczy, to nie jest do jakiegoś momentu, kiedy mi to pasuje i jest wygodne. No, pewnie wielu z nas doświadcza, że są takie momenty, kiedy nie ma problemu, żeby być wiernym Bogu i iść za Nim, póki się wszystko układa. A jak się zaczyna pod górkę, jest to kontra moim upodobaniom, interesom, kontra mojemu wygodnictwu. To może być tak, że wtedy mówimy, ok, na tym momencie się kończy.
moje posłuszeństwo względem Ciebie, albo ja sobie układam moją wiarę w taki sposób, żeby mi pasowała bardziej, a nie żeby była faktyczną odpowiedzią na Twoje słowo. Dlatego dobrze, że Mojżesz mówi w tych słowach, które czytałem na początku, nic nie dodacie i nic nie odejmiecie od tego, co wam Pan powiedział, co usłyszycie, nie? Czyli to nie jest kwestia jakiegoś modelowania mojej wiary, tylko posłuszeństwo. Po każdym słowie, które Bóg wypowiada, ja mu daję odpowiedź i za tym idę, a nie generuję czy nie tworzę własnej alternatywnej rzeczywistości. Wracając do tego, jak rozpocząłem, czyli o tym dobrobycie, Izrael wchodzi do ziemi obiecanej. Myśmy już się tam nie zagłębiali w to, jak oni ją zdobywali, ile czasu to trwało, bo to są różne dywagacje, powiedzmy, historyczne. Jak zawsze bibliści się spierają, ile dokładnie to mogło trwać. Przejdźmy do momentu, kiedy zasiedli sobie w tej ziemi, kiedy zaczęli ją uprawiać, hodować, co tam mieli do hodowania, kiedy było im dobrze, żyli spokojnie i w dobrobycie, mieli obfite plony, wygodne domy. I z jednej strony super, bo taka sytuacja jest obrazem Bożego błogosławieństwa, darem Boga, to, że się układa. Z drugiej strony, niestety, to też chyba, myślę, doświadczamy, taka sytuacja może być zagrożeniem. Może być zagrożeniem, dlatego też w słowie się pojawia takie wezwanie: niech się Twoje serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Jakby Mojżesz i Bóg doskonale wiedzą, że łatwo nam zapomnieć o Bogu, zapominamy o tym, że rzeczy, które mamy wokół siebie, które nam mają pomóc w wygodnym życiu, one są tymczasowe, że to, co posiadamy, jest nam dane do wykorzystania, a nie do wywyższania. Nie mamy tego traktować jak Boga. Łatwo idzie zapomnieć, jak się dobrze powodzi, że potrzebujemy innego słowa, innego chleba niż ten tylko i wyłącznie powszedni, innego bogactwa niż to bogactwo materialne. Bo kiedy nam właśnie spływa i ten chleb powszedni, i bogactwo, i wiele, wiele innych słów, gdy jesteśmy syci i pewni siebie, to nie ma co ukrywać, najczęściej gdzieś tam myśli o Bogu schodzą na dalszy plan, bo się tyle innych ważnych spraw dzieje. Jak trwoga, to do Boga klasyczne zawołanie, skąd się wzięło. I to jest ciekawe, że właśnie w takich sytuacjach to nie jest tak, że myślenie o Bogu jest zwalczane. Nie, On jest, my Go uznajemy, tylko Go niestety zaczynamy, tak przypadkiem, przynajmniej było w wypadku Izraelitów, odsuwać gdzieś na bok. Nie, On ciągle jest dla mnie ważną osobą, ale zaczynają się znajdować ważniejsze. I wtedy naturalnie słabnie też przestrzeganie przykazań i tego wszystkiego, co On zostawia, tego wszystkiego, do czego wzywa. Jakby trzeba nabrać takie umiejętności życia w czasach obfitych, wtedy, kiedy jest dobrobyt i wtedy, kiedy się powodzi. W pomyślności, w pracy pamiętać o tym, który nam ten dobrobyt daje. To jest też wezwanie. Najesz się, nasycisz się i będziesz błogosławił Pana Boga Twego za piękną ziemię, którą Ci dał. No jakby zobaczcie, Mojżesz i Jozue dostają wskazówki i te wskazówki będą się pojawiały bardzo często w czasach, kiedy jest super, jest dobrobyt, takie słowa, nie bez przyczyny. Nie? To już Bóg wiedział, że jak tego im nie powie, to mogliby wtedy się tłumaczyć, no ale myśmy nie wiedzieli, nie? On im to zapowiada wtedy, kiedy jest ok. Będziesz najedzony, nasycony, błogosław swojego Boga. Uznawaj, że to, co masz wokół siebie, jest piękne, ale to nie jest Twoja zasługa, tylko to jest Jego dar. Jednak stało się trochę inaczej. Izraelici nie potrafili być wierni Bogu. I potem widzimy, że kiedy się osadzają w swojej ziemi, kiedy jest im dobrze, bardzo dobrze, no to jest gdzieś spychane na bok, aby o tym pamiętać. Stąd Bóg zaczyna do nich posyłać proroków, upominać, mówić, powtarzać. Prorocy, jak wiemy, są niewygodnym głosem sumienia. Zaczynają być kimś, kto trochę budzi przerażenie nawet, skoro zapowiada
coś tak strasznego, że ta wygoda, ten dobrobyt może być odebrany, więc lepiej ich usunąć. I jak wiemy, to się działo. No i w konsekwencji w 597 roku armia babilońska wchodzi, zajmuje Jerozolimę. Część tego narodu idzie na, większa część na wygnanie. I co jest ciekawe, że ci przesiedleńcy, kiedy zostali przesiedleni do Babilonu, oni mieli jakąś ufność, zachowali swoją niezachwianą ufność w to, że są narodem wybranym, że są ważni w oczach Boga i byli przekonani, że Jerozolima zasadniczo nie zostanie zniszczona, że to wygnanie to będzie jakiś epizod, jakiś wątek trudny w ich życiu, ale że wrócą, że się wszystko ułoży. I z jednej strony można powiedzieć, że taka postawa to jest postawa wiary. No bo na swój sposób jakoś tam było, że wierzyli, że Bóg jest na tyle mocny, że nie pozwoli, aby ich los był tak beznadziejny, że wylądują na zawsze w Babilonie albo na dłużej. Ale może też być tak, że jest to jakaś forma zaklinania rzeczywistości i też trochę tak było w ich wypadku. Zaklinania rzeczywistości i wypierania prawdy o tym, no, że to jest kara ze strony Boga dla nich, nie? I że to ma im otworzyć oczy na to, co było i ma prowadzić do nawrócenia. I to trochę też pokazuje jakieś kompletne niezrozumienie Izraelitów, kiedy na początku wylądowali w niewoli babilońskiej. I dlatego Jeremiasz, nie tylko on, ale Jeremiasz pisał list, który miał być, czy pisał, czy przemawiał do nich takie proroctwa, które miały być odpowiedzią na tą sytuację, na tą iluzję, w której Izraelici trwali, żeby się trochę obudzili. I on im wprost mówił, że to wygnanie będzie trwało długo, że to nie jest chwilowe. I wprost ich zachęca do tego, żeby w niewoli się żenili, żeby tam uprawiali ziemię, żeby zakładali domy, budowali domy, że to jednak trochę potrwa. I wtedy stało się coś takiego z ich wiarą, że no właśnie, jak zrozumieli, że chyba to nie potrwa 5 minut czy 15, to coś w nich runęło i zawaliło się myślenie o pewności tego, że Bóg jest z nimi. Oni nagle poczuli, że skoro Bóg był tam, gdzie była świątynia, a tej świątyni nie mają do niej dostępu, no to się zaczyna walić ich wiara. Potem Ezechiel, który tak jak Jeremiasz zaczyna przemawiać w podobnym duchu, zaczyna demaskować wszystkie ich złudzenia i nazywać rzeczy po imieniu. Mówić o tej trudnej rzeczywistości i chciał ukierunkować ich myślenie ku temu, co jest. To znaczy oderwać ich trochę od takiego myślenia o wielkości, którą mieli, w której trwali, żeby się nie pompowali tym, że byliśmy wielkim narodem, mieliśmy nie wiadomo jakie miasto i świątynie, bo teraz już tego nie ma, ale żeby też nie żyli w jakiejś zwodniczej przyszłości albo fatalistycznej przyszłości, bo jedni to mieli tak, że właśnie liczyli na wielki powrót, inni mieli tak, że znowu widzieli wszystko w czarnych barwach, nie? Ezechiasz trochę próbował ich skupić na chwili obecnej, na tym, żeby szukali Boga tu i teraz, w tym momencie i w tej chwili, żeby o nim nie zapominali przede wszystkim. I też im tłumaczył, że Bóg to nie jest ktoś, kto jest związany z danym miejscem czy ze świątynią. Jasne, że on sobie je wybrał, ale jest Bogiem, czyli jest wolny. To nie jest tak, że jeśli tego zabraknie, to on nie będzie w stanie sobie poradzić i w rozpaczy, nie wiem, ich zostawi czy opuści, tylko w pełnej swojej wolności może działać gdzie chce i jak chce. Potem mamy kolejne lata, kiedy Jerozolima jest zburzona, pryskają wszystkie nadzieje i wśród Izraelitów zaczyna się rozpacz. Nie? Kiedy widzą takie obrazki, czy słyszą o takich obrazkach, to zaczyna się rozpacz i Ezechiel będzie słyszał: Pan nas nie widzi, Pan opuścił ten kraj. I są to słowa, zaczynają to być słowa nie tylko zniechęcenia, ale i braku wiary. Co więcej, będą to słowa, w których oni zaczną usprawiedliwiać swoje bałwochwalstwo. Bo skoro ten Bóg, któremu żeśmy zaufali, za którym żeśmy poszli, którego żeśmy wybrali, nie był sobie w stanie poradzić z takim narodem, skoro Jerozolima upadła, no to nasz Bóg nie jest silny. To nie jest ten Bóg, którego żeśmy znali.
nasz Bóg jest słaby, to może lepiej będzie zaufać bożkom tych, którzy nas pokonali. I zaczynają się rozglądać za innymi bogami. Mówią wprost: będziemy jak narody, jak plemiona z innych krajów służyć drewnu i kamieniowi. Nie warto się starać, a zatem upodobnijmy się do narodów, z którymi żyjemy. Czyli część z nich zrozumiała, że to, co się wydarzyło, jest owocem ich grzechu, a część absolutnie tego do siebie nie dopuszczała i szukała tego w słabości Boga. Bo są tacy, którzy będą mówić: zaprawdę nasze przestępstwa i grzechy ciążą na nas, a my na skutek nich marniejemy. Jak możemy się ocalić? Nie? Czyli mamy jakąś analizę stanu, w jakim się znaleźli, dokonują dobrej analizy, niekoniecznie dobrych wniosków, jak z tego wyjść. Stąd trzeba szukać dobrej postawy w takiej sytuacji kryzysowej, która na nich przyszła. I istnieje jeszcze jedna postawa pewnych osób, które zamiast przyznać się do własnej winy i wziąć na siebie odpowiedzialność za tą katastrofę, zaczynają oskarżać wszystkich wokół albo oskarżać samego Boga. Jak pamiętacie, pewnie z tych takich narzekań i biadoleń Izraela byli tacy, którzy mówili: ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły ich synom. Ezechiel będzie mówił: to jest nieprawda, każde pokolenie pokutuje za własny grzech. Będą tacy, którzy będą oskarżać Boga, jak powiedziałem, i będą mówić: sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Odpowiedź Boga dosyć znacząca i twarda. Czy mój sposób nie jest słuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Nie? To jest pytanie, jak się zachować w sytuacji, kiedy dopada nas jakiś kryzys, krzywda, trudne sytuacje, z którymi sobie nie umiemy poradzić. Gdzie szukać winy albo winowajcy? Na kogo zwalać tę winę? I trochę tak patrząc na postawę Izraelitów, na to, jak do tego tematu podeszli, no też trochę o tym właśnie, jak przeżywać te krzywdy, przeżywać krzywdy, które nas spotykają w duchu wiary. Tutaj trochę z ojca Augustyna, który jasno mówi, że doświadczenie krzywdy, kiedy doświadczamy krzywdy, to musimy sobie uświadomić, że jesteśmy w niej sami. Nawet jeśli są osoby nam bliskie, to one za nas tego doświadczenia nie przeżyją. Nie? To my musimy się z nim zmierzyć, z krzywdą, która nas dotyka. Nikt za nas nie weźmie tego na klatę. I Augustyn wprost mówi, że krzywda to jest takie doświadczenie, które tak mocno i głęboko dotyka gdzieś duszy człowieka, że na tym poziomie duchowym też dobrze się z tą krzywdą zmierzyć. Jasne, że szukamy wsparcia u ludzi, że szukamy pomocy u specjalistów, ale jeśli krzywda jest rzeczywistością głęboko nas dotykającą, to może trzeba też zacząć szukać pomocy nie tylko u Boga, nie tylko u ludzi, ale też u Boga, nie? Że są takie sytuacje, w których ludzie nic nam nie pomogą, mogą być świadkami, towarzyszami, ale nie przepracują albo nie rozwiążą czegoś w nas, co się dzieje, czy nam pewnych rzeczy nie pokażą. Augustyn mówi, że do duszy zranionej krzywdą nikt i nic nie jest się w stanie dostać tak głęboko. I stąd zachęca, żeby trochę wyrabiać w sobie taką postawę, że kiedy przychodzą na nas drobne krzywdy i niesprawiedliwości, żebyśmy się uczyli od samego początku stawiać im czoło. Że to powinno być jakieś, wprost mówi, wyposażenie człowieka. Nie, jakaś umiejętność, żebym ja starał się wychodzić naprzeciw pewnym trudnościom, nie uciekać przed nimi, tylko z tymi małymi dyskomfortami się mierzyć. Pewnie, że z perspektywy osoby dorosłej dzisiaj pewnie jest nam trudno do pewnych rzeczy wrócić, sytuacji i sobie z nimi poradzić, ale warto też o tym pamiętać, czy myśleć w kwestii takiej nawet społecznej, czy rodzicielskiej, kiedy patrzymy dzisiaj, jak bardzo próbują niektórzy pod kloszem trzymać najmłodszych. Jakby nie ma opcji w ogóle, żeby cokolwiek złego się stało, żeby jakakolwiek niewygoda czy nieszczęście ich dotknęła,
i tak bardzo niektórzy czarują rzeczywistość przed dzieciakami, że one potem jak dorastają, no to mają jak zderzenie z tirem, kiedy przychodzi taka trudność, w której ktoś za nich tej trudności nie rozwiąże, czy tej krzywdy nie załatwi. Nie? Że jeśli nie ma od małego mierzenia się z tym, że jak się wywrócę, potknę albo ktoś mi coś zrobi, to ja czasami sobie muszę popłakać, czasami muszę się pożalić, a nie, że zawsze jest wszystko ok i próbuję się dziecku wmawiać, że to nigdy nie jest jego wina. Wiemy, że są takie sytuacje, że faktycznie nie jest. Nie? Jakby starajmy się tak generalnie na sytuację patrzeć, żeby mądrze w tych krzywdach wychowywać. I tych najmłodszych, i też siebie, myślę, bo ja się z tym często spotykam gdzieś w doświadczeniu też konfesjonału, że kiedy przychodzą krzywdy i ktoś nie wie, jak sobie z nimi radzić, z takimi trudnymi sytuacjami, to próbuje czarować rzeczywistość i jakby czarować też rzeczywistość krzyża, nie? Że ona jest dobra, nie wiem, że mi się należy, że ja muszę umieć to przyjąć, że cierpienie jest takie wspaniałe i trzeba się z nim zgodzić, bo Bóg nam je daje. No bądźmy bardzo ostrożni w takich diagnozach, nie? To można wiele osób tym skrzywdzić. Zresztą Pan Jezus, jak wiecie, tak długo jak mógł, to unikał zarówno swoich krzywdzicieli, jak i krzywdy. Unikał krzyża, prosił, żeby Ojciec go od niego oddalił. Jak został uderzony w twarz niesłusznie, to pytał, dlaczego mnie bijesz? Więc niekoniecznie naiwność w wierze, taka naiwność chrześcijańska, że wszystko, co jest trudne, to biorę na klatę i sobie potrafię wytłumaczyć. Tylko też, żeby mądrze zadawać pytania, skąd to jest, dlaczego to jest i co się może z tym, co mogę z tym zrobić. Zawsze krzyż, niezależnie jaki by był, on sam w sobie jest złem i cierpieniem. Dopiero miłość może go przemienić na, no, na zbawienie. Nie? My się nie ładujemy na siłę w doświadczenie bólu i cierpienia, tylko jeśli ono przychodzi, to próbujemy je przejść z Bogiem, zapraszać Go do tych doświadczeń i zawsze gdzieś przede wszystkim w modlitwie starać się patrzeć na to jako, no jako jakby szukać w tym doświadczeniu miłości, która mnie podnosi i która mi pomoże to doświadczenie przejść, bo sam krzyż, myślę, spokojnie można powiedzieć, no gdzieś dehumanizuje. Nie? Jeśli go przyjmujemy z taką łatwością, jakby się nic nie stało i faktycznie Bóg nam chciał to wszystko zrzucić na nas i nam wcisnąć. Jest wiele osób, które przez takie trudne doświadczenia uciekły od Boga, uciekły od wiary, zrezygnowały, zwątpiły, bo twierdziły, że to jest nieludzkie. Więc mądre przeżywanie takich sytuacji, no głównie przez jakąś modlitwę i otaczanie się tymi, którzy będą nas w stanie przez to przeprowadzić w sposób mądry. Tak. No im i też żeby pamiętać o tym, że właśnie to, co jest na początku tematu, czyli jak jest dobrobyt, jak jest za dobrze, jesteśmy zbyt bogaci, zbyt zdrowi, nie żeby te rzeczywistości przeklinać, nie, ale zobaczcie, że wtedy takie doświadczenia krzywdy jest o wiele, wiele trudniej przyjąć, jeśli żyjemy w zbyt dużym dobrobycie, jeśli nigdy nie mieliśmy okazji przejść przez trudne doświadczenia, które nas gdzieś tam kawałek po kawałku wzmacniały, czy nie mieliśmy osób, które nam mądrze pomogły przez to przejść, to ktoś, na kogo spadnie, to w sytuacji, kiedy jest dobrze ułożony, dobrze sytuowany, to dla niego to może być miażdżące, nie? I to może być powodem rezygnacji ze wszystkiego, od rzeczywistości wiary do rzeczywistości własnego życia i targnięcia się na to życie, bo to, co przychodzi, jest tak trudne, że nie da się tego samemu przejść. Więc jakby szukanie owoców tego zmagania z krzywdą w doświadczeniu Bożej miłości. Wielka krzywda, jak mówi Augustyn, oddana Bogu rodzi miłość. Wielka krzywda oddana Bogu, nie? Oddawać i krzywdę, i krzywdziciela, i te doświadczenia. Nie próbować zaklinać rzeczywistości,
tylko szukać jakby mądrych rozwiązań w tym wszystkim. I też bardzo jest zalecana, to też spotkałem się z tym parę razy, dzisiaj nawet jak przechodziłem, idąc na konferencję koło naszej biblioteki, bardzo jest polecane przez wielu nabożeństwo do serca Jezusowego, żeby tam składać i oddawać zarówno siebie, jak i te krzywdy i naszych krzywdzicieli. Dzisiaj tu widziałem na dole kardynała Wyszyńskiego, który przechodził obok, tak? Który gdzieś zachęcał właśnie, żeby z okładki, żeby to nabożeństwo mieć w trudnych chwilach i z niego czerpać potrzebne nam miłosierdzie i miłosierdzie tym wszystkim, którzy są naszymi krzywdzicielami. Żeby mieć dobrą analizę emocji, czyli analizę tej sytuacji, która ma nas prowadzić do jakiegoś stanięcia z boku wobec tego, co się dzieje, dystansu, a nie zbytniego rozgrzebywania, żeby się nie zagrzebać w tym bólu i trudzie, który jest, ale w sposób mądry kochać to, co przychodzi. Przypomina mi się taka sytuacja, którą ostatnio słyszałem i on też gdzieś tutaj mówi o... Augustyn mówi o takim wołaniu w bólu swoim i trudności: Panie, ratuj. Niesamowitą historię słyszałem kobiety, która kiedy się urodziła, była wykorzystywana przez swojego ojca, który chcąc ukryć to, co jej zrobił, wysłał ją do wariatkowa. Tam ją zamknął. Po jakimś czasie, kiedy już jako nastoletnia dziewczyna weszła w związek, miała dzieci, związek się rozpadł. Syn z tego związku dosyć szybko zmarł. To była jakby pasmo nieszczęść, które na nią przychodziło. I jej córka po jakimś czasie, kiedy już zaczęła być nastolatką, zachorowała. Ta kobieta też zachorowała na nowotwór i ona miała tyle niepowodzeń i tyle trudności, że postanowiła zabić siebie i córkę, to znaczy zamówiła przez internet zestaw do eutanazji z zagranicy. No i miała już plan, żeby w dwójkę się uśmierciły. I wtedy w jakimś akcie desperacji ta kobieta, która no nie była wierząca, czy tam przystąpiła do komunii chyba pierwszej, to było wszystko z sakramentów, poza chrztem, czyli na jakimś takim etapie się zatrzymała. W ostatniej chwili, kiedy już miała sięgnąć po ten zastrzyk śmierci, wpisała w Google'a: Boże, ratuj. I mówi, że tą historię znam od księdza, który ją, zaraz powiem, co zrobił, ale kiedy ona krzyknęła: Boże, ratuj, czy wpisała to Boże, ratuj, znalazła komentarz do Ewangelii, gdzie Piotr tonie i krzyczy: Boże, ratuj. I był komentarz w stylu: kiedy toniesz, kiedy jest ci ciężko, kiedy sobie nie potrafisz poradzić z różnymi sprawami, jakby wyciągaj ręce do Boga, krzycz na całe gardło. To był taki komentarz pełen emocji, nie? Który zachęcał do tego, żeby właśnie całe siły i zaufanie powierzyć w Nim, złożyć w Nim. I te słowa w tej kobiecie tak mocno zaczęły rezonować, że ona sobie zaczęła spisywać część wezwań z tej Ewangelii i z tego komentarza, takich jakby modlitw, które tam się pojawiały. Chodziła z tą kartką przez tydzień, kilka razy na dzień czytała tę kartkę i odmawiała modlitwy tam zapisane, aż w końcu odważyła się napisać do księdza, który napisał komentarz do tej Ewangelii i ją wrzucił w internet. I po tygodniu udało jej się z nim skontaktować. Opowiedziała mu całą swoją historię, przystąpiła do spowiedzi z całego swojego życia. Jakby taki kamień, wiadomo, spadł z jej serca i tak bardzo się otworzyła na doświadczenie Boga, że jakby cała ta choroba też się cofnęła. Żyje ona, żyje jej córka. Córka jest poddawana leczeniu. Ta kobieta walczy teraz też o swoją wiarę, walczy o swoją relację z Bogiem. I co ciekawe, ten ksiądz mi mówi, że po tym, jak ten komentarz napisał i kiedyś tam wrzucił w internet, nawet nie pamięta kiedy,
próbował według opowieści tej kobiety znaleźć ten komentarz, bo sam się zdziwił, że mógł tak zadziałać. I mówi, wpisywałem to samo, co ona, nie było. Mówi, przeszukałem internet, nie mogę tego znaleźć. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, jak ona to znalazła i nie wiem, jak trafiła na mnie. No ale chwała Panu, że się udało i że w taki sposób zadziałała, że słowo i modlitwa wołania o ratunek w taki sposób zadziałały. No i to był też dla niej taki czas, kiedy wołała już nie tylko za sobą, ale też za swoim krzywdzicielem, zarówno za ojcem, jak i tym swoim partnerem, z którym miała dzieci. Zaczęła oddawać ich Bogu. To też było dla niej takie bardzo uwalniające. No, nie wiem, jak się potoczyła historia tej kobiety dalej teraz, ale trochę tak patrząc na to wszystko i na to, co się dzieje potem z Izraelitami, którzy na wygnaniu siedzą nad rzekami Babilonu i płaczą nad swoim losem, no ważne jest, żeby przyszedł ten moment, że my analizujemy prawdę o naszej sytuacji, prawdę o tym wszystkim, co się stało. Opadają złudzenia na temat mnie samego, na temat rzeczywistości, jaka jest wokół mnie. Przestaję ją zaklinać i albo zbyt dobrze i zbyt pozytywnie ją nazywać, albo znowu w drugą stronę zbyt negatywnie. A w końcu się otwieram naprawdę o sobie samym i o to, co jest w moim sercu i co jest w moim życiu. Nie, co takiego ta krzywda, ta sytuacja, w której się znalazłem, zrobiła ze mną. I to jest sytuacja, która przyszła na Izraelitów, nie? Oni analizując swoją przeszłość, swoje zachowanie, słuchając mów proroków, czyli w świetle Słowa Bożego, patrząc, oświetlając to wszystko, co się stało, zaczęli odkrywać prawdę o sobie samych, o swoim losie, o tym, że to nie jest tak, że oni są niewinni w tym wszystkim, albo że wszystkiemu winien jest Bóg, albo że Bóg jest kimś słabym. Tylko w tym doświadczeniu prawdy o sobie zaczynają się zajmować sobą i pracować nad sobą. O tym, jak ta praca wygląda i jak ona się przekłada na rzeczywistość, to sobie powiemy w następnej konferencji, żebyście nie zasnęli do końca. Amen.